W poniedziałek, 5 września o godzinie 14 ma odbyć się 21. sesja Rady Powiatu Kozieńskiego. W planach jest przedstawienie informacji dyrektora szpitala w Kozienicach o bieżącej działalności medycznej i finansowej zakładu. Mają być także rozpatrzone uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gniewoszów na realizację zadania pod nazwą termomodernizacja starej części budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Gniewoszowie, a także w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi kozieńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów lub osób upoważnionych do udzielania tych ulg oraz stosowaniu ich z urzędu. Rozpatrzone zostaną uchwały również w sprawie poparcia dla podziału statystycznego województwa mazowieckiego, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kozieńskiego na lata 2016-2028 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozieńskiego na 2016 rok. Początek obrad poniedziałek 5 września o godzinie 14:00.